Chciałbym pokazać najpierw pewną niedorzeczność, jaką kultywujemy w naszym życiu. Codziennie coś kupujemy, jakieś sprawy załatwiamy. Jak mamy jakiś produkt, opakowanie, no to jest zawsze jakaś ulotka, instrukcja, sposób użycia czy montażu. I tak sobie pomyślałem, taki zwykły, co dziś jest takie modne, suplement diety, wyciągamy instrukcję czy opis tego produktu. Ogromna karta makiem zapisana. Cóż to jest? To jakiś mało znaczący fragmencik naszej rzeczywistości. Ale już na przykład zarejestrować samochód, to tych kart jest cała masa. A pójść, zapisać czy przerejestrować działkę budowlaną, to i miesięcy trzeba, i wielu notariuszy, i wiele instytucji, tomy tych dokumentów składamy. A dzisiaj nasza lektorka przeczytała nam fragment z Księgi Rodzaju, w którym usłyszeliśmy instrukcję na urządzenie świata i na zbawienie. Zajęło jej to pewnie ze 4 minuty. Dużym drukiem stroniczka. Urządzenie całego świata i przepis na zbawienie. Zobaczcie, kochani, w jakiej my rzeczywistości żyjemy. Jak to wszystko jest nieproporcjonalne, jak gubimy właściwe proporcje. Nawet nie umiemy nieraz zauważyć, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Takie jest poplątanie rzeczy. I to jest pierwsze zadanie, które trzeba podjąć. Musimy od teraz stać się mądrzejsi. Musi być coś w życiu na pierwszym miejscu. Musi coś być w życiu do końca jasno zrozumiałe. A wszystko inne to jest tylko dodatek. Jakaś cząstka, która tę materię doczesności wypełnia. Ale ona nie może w żaden sposób zastąpić tego, rzekłbym, przepisu tej instrukcji Bożej na urządzenie świata, a tym bardziej na urządzenie naszej wieczności. 10 słów dał Bóg. I to potem jakby się zreflektował. Może to za dużo? Więc streścił to w jednym zdaniu dwuczłonowym. Będziesz miłował Boga swego i bliźniego swego. A święty Paweł pokusił się dzisiaj, żeby to, co w Stary Testament pokazał w 10 przykazaniach, żeby pokazać na pewnym schemacie. Jaki to schemat? Chrystus ukrzyżowany. Dlatego w teologii świętego Pawła, ale Jana także, jest tyle miejsca poświęconego na adorację krzyża. To ma swój fundamentalny sens, bo to nie jest zerknięcie. To całym jestestwem
nie tylko poprzez mój wzrok, ale sercem mam ogarnąć rzeczywistość krzyża i jakby ten schemat wpisać w moje codzienne działanie. A cóż się tam takiego dzieje? Widzimy, jak krzyż w swojej części wertykalnej łączy niebo z ziemią. Z jednej strony jest mocno zakotwiczony w ziemi, ale wznosi się ku górze. Szczególnie papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI całą swoją teologię właśnie opisywali wobec tego schematu. Najpierw pokazywali, jak się ma to w zamiarach Bożych. Że wszystko to, co tutaj na ziemi, ma się nam niejako udać. To moc Boża musi przyjść z wysoka. To jest jedna linia naszego działania. Zanim zabierzemy się do jakiegokolwiek zadania, to trzeba przygotować sobie program pomocy Bożej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Moja siła, moja mądrość, moja owocność działania nie ze mnie się rodzą, ale z mocy Bożej. I jest druga linia, ta pozioma, horyzontalna. Chrystus, który jest w centrum zakotwiczony. On jest na przecięciu tych dwóch najważniejszych linii świata. I ta moc, która płynie z wysoka, ona rozpościera się potem w tej perspektywie poziomej. I my mamy się tak zachować jak Chrystus. Ogarniać naszą ziemską rzeczywistość tymi mocami, które otrzymaliśmy z wysoka. Zobaczcie, kochani, jakie to jest proste, a skuteczne. Mądre przede wszystkim. I jasne w rozumieniu. Nie tak jak te ulotki małym drukiem pisane.